zmiany umożliwiające bardziej elastyczne zarządzanie czasem pracy, między innymi przedłużanie okresów rozliczeniowych, zmiany podejścia do zatrudniania w godzinach nadliczbowych, a także wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy, tak aby każdy pracownik u danego pracodawcy miał swoje konto, w którym gromadzi czas pracy, w którym przepracował zbyt dużo bądź nie przepracował w ogóle. To są przepisy, które obowiązują w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej, między innymi w Austrii, w Niemczech, w Holandii, w Danii. Niestety w Polsce nie obowiązują. A szkoda, bo na przykład ponad 80% dużych pracodawców niemieckich takimi kontami czasu pracy się posługuje, a więc musi być to opłacalne.